Witam serdecznie, z nami Rafał Jastrzębski, Well Hawk, czyli po indiańsku mówiąc to słowo weszło w krew. Nie ma wielu terenów, wielu Indian, a jednak kilka słów indiańskich pozostało na tej ziemi krwią opłaconą przez właśnie walki z białym człowiekiem. Oczywiście żartuję, długi wstęp, ale Hawk, Hawk to jeszcze pseudonim z Polski od nazwiska, prawda? Tak, tak, miałem... Jastrząb dla mnie wołali, wiesz, jak byłem w Polsce jeszcze. Miałem takie przyzwisko, dlatego przetłumaczyłem i dałem sobie na spodenki Hawk. Znaczy ja. Rafale, mówiąc o Polsce, przede wszystkim Kujawy, prawda? Jesteś Kujawiakiem, czyli pochodzącym z Kujaw, Kujawianinem, ale pochodzisz z Bydgoszczy, prawda? Bydgoszczy, tak, tak. Urodziłem się w Bydgoszczy, wychowałem się w Bydgoszczy. I od kilku lat mieszkasz na stałe w okolicach znanego wszystkim The Machine, Przemka Majewskiego, ale chociaż nie jest to tak blisko. Atlantic City to bardzo duży rejon, prawda? Tak, tak, tak. Ja mieszkam teraz obecnie w Lakewood, to jest jakieś 70 mil od Atlantic. To jest kawałek drogi, ale trenuję z Przemkiem w jednym gymie. Mamy wspólnych trenerów i jest okej. Okay. No i nowy rozdział w twoim życiu. Mówiąc o milach, również możemy mówić o różnicy w wadze, w funtach. Przypomnijmy twoje niepowodzenia, które stawiałeś pierwsze kroki w ringu, gdzie byłeś na siłę wciskany w wagę junior ciężką, czyli cruiser, która no, określa około 200 funtów wagi, czyli przeliczając to na kilogramy około 90 kilo. Ty miałeś problem z wniesieniem na wagę nawet 80 kg, z tego co pamiętam. Najwyżej ważyłeś 81 kilo. Jak to wyglądało na początku? Tak, zgadza się. Wiesz, ja jak wchodziłem do walki, to miałem tak, że tak powiem, niedowagę małą. Wiesz, wszyscy ważyli dużo więcej ode mnie. Wiesz, ja teraz zgubiłem 14 kg, to jest około 30 funtów. Także to jest bardzo dużo, ale czuję się świetnie, wiesz, to jest moja waga i na pewno zostanę w tej wadze. Czyli mówiąc o wadze, jest to zdecydowanie super średnia. W tej wadze czujesz się najlepiej? Tak, czuję się po prostu świetnie, także na pewno w niej zostanę. Czyli mówiąc o twojej karierze zawodowej, tak naprawdę rozpoczynasz ją ponownie, można powiedzieć, że wszystko zaczynasz od nowa. Tak, tak, można powiedzieć, że zmieniłem wszystko, wiesz, jeśli chodzi o boks i po prostu zacząłem, wiesz, całkiem inaczej trenować, a zmieniłem trenerów, zmieniłem cały gym i jest naprawdę, teraz jest naprawdę to, co powinno być na samym początku, także jestem bardzo zadowolony i idzie wszystko świetnie. I przypomnijmy wszystkim, którzy może nie orientują się w twoim rekordzie, że tak naprawdę w momencie, kiedy zmieniłeś swoją kategorię wagową, kiedy powróciłeś do naturalnych warunków, do kategorii średniej, zaliczyłeś pierwsze zwycięstwa i są to 3 zwycięstwa pod rząd, prawda? Tak, zgadza się. A tak, no niestety, wiesz, miałem ciężki początek, wiesz, pierwsze 6 walk miałem przegranych, a teraz wszystko się odwróciło, wiesz, zmieniłem kategorię wagową, zacząłem boksować w super middleweight, czyli 168 funtów, zrzuciłem 14 kg, wiesz, także no jest to, teraz dopiero mam tą kategorię, w której powinienem boksować od samego początku, także po prostu, no jest, teraz jest dopiero, jest okej, okay, jest tak, jak powinno być od samego początku, także wygrałem 3 ostatnie pojedynki i jest okej, okay, czuję się świetnie. Czyli jesteś na dobrej drodze. Duża zasługa, z tego co wiem, również Przemka The Machine Majewskiego, który naprawdę chyba jest twoim przyjacielem takim serdecznym i jego narożnik dzieli się z tobą wszystkimi doświadczeniami, prawda? Tak, tak, to jest na pewno prawda, wiesz, Przemek bardzo mi pomógł, wiesz, pokazał mi wszystko, wiesz, od samego początku, wiesz, tak naprawdę co powinienem robić, wiesz, no zmieniło się wszystko po prostu, wiesz, no zmieniło się wszystko, wiesz, w treningu, wiesz, a w całym życiu moim, wiesz, teraz i wiesz, i mam naprawdę, wiesz, dobrych ludzi, którzy się zajmują mną, a często trenujemy razem z Przemkiem, a sparujemy dużo ze sobą i
No jest po prostu, teraz jest tak, powinno być, wiesz. Także jestem bardzo zadowolony i jestem bardzo mu wdzięczny. Ja również jestem bardzo tutaj wdzięczny Majuszowi Kołodziejowi, szefowi Global Boxing, który nie mówi, że jest to twój ostatni występ na kartach w barwach Global Boxing. 19 lutego będziesz debiutował na gali Global Boxing. Dzisiaj miałeś okazję zobaczyć po raz pierwszy na własne oczy gym, te warunki, w jakich ćwiczą jego podopieczni. Co sądzisz o tym, gdybyś mógł przeprowadzić się w okolice właśnie Nordbergen? Wiesz co, no byłem dzisiaj tu pierwszy raz, a trenowałem u Mariusza w gymie i muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem. Tak jak tu wszystko jest prowadzone, cały gym, wiesz, cała obsługa i no jest po prostu, jest naprawdę świetnie, świetny gym, a także dziękuję Mariuszowi za to, że mogłem tu być, a że będę mógł boksować 19 lutego na karcie Mariusza Wacha i myślę, że zrobię dobre wrażenie, także jest okej. Przede wszystkim przesympatyczne jest to, że nie będziesz skazany na otwieranie gali. Wielu debiutantów pojawi się przed twoją walką. Z tego co wiem, Polacy, Polonia będą mogli spokojnie spodziewać się ciebie około godziny środkowej całego show, które jest przewidziane na godzinę 19, czyli dopiero gdzieś po godzinie 20 będziesz stawiał swoje kolejne kroki. Powiedz mi, czego możemy spodziewać się w ringu, mówiąc o nowym Jastrzębiu? Co możemy zobaczyć? Czy jesteś zdecydowany do tego, aby dołączyć kolejne czwarte zwycięstwo, aby wyrównać ten rekord, aby w końcu zmazać te 6 za sobą przegranych? Wiesz co, a o tej liczbie, wiesz, tych 6 przegranych, a pierwszych walk ja już kompletnie zapomniałem, wiesz, wrzuciłem to kompletnie, wiesz, z mojej głowy i zacząłem nowy rozdział, także, wiesz, ja jestem już świetnie przygotowany, zostało mi jeszcze 2 tygodnie, także myślę, że nie, po prostu mam zamiar pokazać dużą niespodziankę, także jestem nastawiony na 100%, wiesz, i jestem przygotowany świetnie i psychicznie, i fizycznie, także nie myślę, że będą jakiekolwiek przeszkody. Rafał, bardzo, bardzo wierzymy w to i trzymamy naprawdę kciuki. Cieszymy się, że w końcu powróciłeś do naturalnej wagi. Wierzymy w to, że wkrótce już będziemy mówić o remisie w twoich rekordach i pojawi się pierwsza łamiąca zupełnie, bo niestety my pamiętamy o tym, co działo się na początku. Bardzo dobrze mówisz, że uwolniłeś się psychicznie od przeszłości. Trzymamy kciuki, aby wszystko stawało się prawdą i twoje marzenia również spełniały się. Czego życzymy z całego serca z grupą wielu, wielu oddanych fanów boksu. Dziękuję wszystkim bardzo, a wszystkim, którzy trzymają za mnie kciuki przede wszystkim i są ze mną na dobre i na złe, to jest najważniejsze i chciałem wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić. Dzięki.